Molenbeek to słynna dzielnica w Brukseli, znana jako wylęgarnia dżihadystów. Dziś daje jednak swym młodym mieszkańcom, szczególnie tym, którzy nie ukończyli szkoły, możliwość wykształcenia zawodowego. W ramach projektu Molenbeek uczą się programowania komputerowego. Rzuciłem szkołę w wieku 13 lat, ale to nie przeszkodziło mi w otwarciu własnej firmy i zrobieniu kariery zawodowej. Projektem Molenbeek chcemy młodocianym pokazać, że do świata technologii można dotrzeć różnymi drogami, nawet jeśli wydaje się zbyt elitarny, zbyt akademicki, a tym samym wręcz niedostępny. Wielu młodych ludzi zgłasza się do nich z konkretnym pomysłem, na przykład na zrobienie biznesu w internecie. Tu od doświadczonych znawców technologii cyfrowych uczą się, jak uruchomić swój własny startup. Pomogli m.in. rozwinąć ideę biznesową Sarze i jej mamie. Moja matka już od 20 lat jest projektantką mody w Brukseli. Zdecydowałyśmy się pójść z jej wyrobami do sieci i w ten sposób dotrzeć na rynek międzynarodowy. Dzięki Molenbeek i grupie pomagających tu ekspertów stało się to możliwe. Antoine oferuje ekologiczną formę transportu towarów przy pomocy specjalnie przystosowanych do tego rowerów. On też zwrócił się do ekspertów z Molenbeek, żeby pomogli mu efektywnie organizować drogi transportowe. Projekt Molenbeek w dzielnicy Molenbeek, adresowany do mieszkańców peryferii wielkiego miasta, bardzo dobrze się rozwija. Otrzymał już kilka międzynarodowych nagród i kopiowany jest w całej Europie. Finansowana jest częściowo z funduszy państwowych, a częściowo z sektora prywatnego. Współpracę deklarują nawet wielkie międzynarodowe koncerny.